Można już, bo to już pewnie się nagrywa, znając życie, tak? I te głupoty, co powiedzieliśmy, już sobie wytniesz gdzieś i wstawisz, prawda? Kurwa, jak zwykle. Dobra. Siema, witamy wszystkich na kanale SIXPACK TV. Witamy Was w czwartej części testów suplementów. Dzisiaj pod lupę trafia przedtreningówka firmy 7Nutrition BB Pro. Tą przedtreningówkę będę miał okazję testować z Mateuszem i z Darkiem. Zrobimy sobie ciężki trening, który dla Was nagrywamy specjalnie i potem ocenimy ten produkt. Give me the good things, don't give me the further pressure in the chest, we never speak of you, don't know what will come next. Day by day, I'm coming down for a time to retain what you say. You can't stop me now, so think about the way you take me down. Changing every second, every minute, every day, you wanna be slowly and I think so right. Changing every second. Dobra, my już jesteśmy po treningu. Tak jak wiecie, testowaliśmy dzisiaj produkt firmy 7Nutrition BB Pro. Mam tutaj ze sobą dwóch trening partnerów, którzy się wypowiedzą o tym produkcie. Ich opinia jest ich opinią. My nic nie narzucamy, mają mówić prawdę i tylko prawdę. Kryteria, jakie tam przyjmiemy, to myślę, że będzie na pewno smak przedtreningówki, pompa, pobudzenie. I czy weszło, czy nie? I czy weszło, tak. Także zaczynamy od Darka. No, smak jak smak, ma działać, nie smakować, więc to okej. Przeważnie pewnie i tak większość osób to wsypie do mordy, zaleje wodą. Ale nie było najgorzej. Z pobudzeniem nie piłem rano kawy, więc w miarę mnie obudziło. Początek treningu bardzo fajny, zaczęło mnie pompować. Ale niestety mnie tak w połowie treningu trochę zaczęło puszczać to tak naprawdę, więc... Ale godna polecenia, no. Dobra. Przy jakimś takim bardziej wyspanym może dniu, jak ktoś jest tak bardziej przygotowany, nie z rana, to jak najbardziej byłoby zajebiście. Dobra, teraz może. Stałem niewyspany, fajnie mnie pobudziła. Smaku może nie będę oceniał, bo nie czułem praktycznie, bo mam katar. Pobudzenie, pompa. Pobudzenie na początku treningu bardzo fajnie pobudziło. Pompa też spoko jak na trening siłowy, 5 na 5. Fajnie pompowała, ale tak samo już pod koniec treningu mnie zaczęło puszczać. Polecasz, nie polecasz? Nie wiem, ile kosztuje. 109 zł cena. No to taka chyba jak za treningu. Na 46 porcji, więc porcja wygodnie jakieś 2,30. No to ogólnie polecam, a to już to wiesz. Napiszcie, czy Wam się podobają takie akcje, że zapraszamy osoby na jakieś testy. Bo jeżeli tak, to oczywiście będziemy coś takiego robić. Będę mistrzem drugiego planu, będę się w dupce. To jeszcze możemy się przypiąć, tak? W produkcie BB Pro mamy pełną kompozycję składników ukierunkowanych pod kulturystykę. Według mnie naprawdę bardzo fajny produkt. Stymulacja trwa bardzo długo podczas treningu, po treningu nie spada nam gwałtownie, tylko stopniowo. Próbowałem brać produkt także w treningach popołudniowych czy wieczornych, nigdy nie miałem problemów ze snem, także to jest jak najbardziej na duży plus. Jeśli chodzi o smak, jest tutaj smak tropikalny, troszkę mi nie podszedł, wydaje mi się, że według mnie jest trochę słaby, ale być może moje gusta poszły trochę w górę po ostatnim produkcie, który testowaliśmy. Jak wiadomo, no, smak to jest kwestia drugorzędna, raczej nie spotkałem się, żeby ktoś pił produkt przedtreningowy dla smaku. Pijemy go dla funkcji, a te jak najbardziej są wyczuwalne. Według mnie, jeśli chodzi o przedtreningówki, to jest produkt topowy na polskim rynku, ekonomiczny, bardzo mądrze zaplanowany i spełniający swoją rolę. Co do samego produktu, to gramatura wynosi 240 g, co odpowiada 46 porcjom. Smak, tak jak już wcześniej wspominałem, tropikalny. Można go porównać, ja przynajmniej go porównuję do Ice Tea. Dosyć podobny smak do Ice Tea. Widzicie, konsystencja produktu jest nieco dziwna. Mówię to dlatego, żebyście się nie wystraszyli, jeżeli go zakupicie i produkt nie będzie w postaci sypkiej. Jest to spowodowane tym, że w składzie jest glicerol, więc jest to normalne. Jednak nie przekłada się to w ogóle na rozpuszczalność, bo po prostu w połączeniu z wodą i po kilku szejkach produkt jest dobrze rozpuszczalny. Cena produktu detaliczna wynosi 109 zł, a więc przy 46 porcjach jedna porcja kosztuje nas 2 zł i 30 groszy. Jeżeli chodzi o dalsze testy suplementów, mamy do Was prośbę, żebyście w komentarzach umieszczali swoje sugestie dotyczące tego, co byście chcieli, abyśmy dla Was testowali. Testy są robione dla Was. Staramy się poruszać tematykę ciekawą, taką, która będzie Wam pomagać przy wyborze suplementów. Także liczymy na Wasze komentarze i będziemy się starać jak najwięcej osób angażować w te testy, tak jak to miało miejsce dzisiaj, żeby te testy również były atrakcyjne. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia. Mamy do wygrania 5 pancake'ów, po jednym z każdego smaku. Co trzeba zrobić, to udostępnić filmik z testem.